Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na spotkaniu u Pana Mieczysława Babalskiego. Osoby, która miała pierwsze gospodarstwo ekologiczne w Polsce. No czy tak, to prawda? No tak, wyszło, ponieważ w 90 roku były nadawane pierwsze atesty dla gospodarstw ekologicznych, ponieważ nie było jeszcze żadnej ustawy, żadnej tak jakby przełożenia, które gwarantowało to, że ty jesteś rolnikiem ekologicznym, tylko robiliśmy takie stowarzyszenie producentów ekologicznych, Ekoland, i na bazie tego stowarzyszenia wzięliśmy przepisy z IFOAM-u, z tego Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego, zrobiliśmy pierwsze certyfikaty gospodarstw ekologicznych i takich rolników w roku 90. było nas 27. Panie Mieczysławie, no ale kiedyś przecież rolnictwo w Polsce było tylko ekologiczne. Praktycznie do lat 60., 70. to rolnictwo było najlepsze, najbardziej zdrowe w naszym kraju. I praktycznie jak przyszły lata te 80., trochę sztucznie się tak jakby nakazywało, żeby rolnicy stosowali nawozy sztuczne. Głównie chodziło o to, żeby jak najwięcej produkować, ponieważ jest głód w państwie, ludzie nie mają co jeść, to trzeba jak najwięcej produkować. Ja akurat w latach 70. pracowałem w PGR-ach. Przeżyłem to, ponieważ jestem z wykształcenia zootechnikiem i przeżyłem taki nacisk, żeby jak najwięcej produkować. I jak najlepszą mieć tak jakby ilość produktu. I to mnie jedno przeraziło, bo w roku 79 było badanie na, tam było 1000 sztuk bydła i było badanie na białaczki. I się okazało, że dzięki tej chemii mamy 70% chorych krów na białaczki. No mówię, no to trujemy ludzi. Człowiek się zmienił bardzo mocno, ponieważ tak, jak poszedł do obory, to tylko patrzył, gdzie chore krowy. Nie zwracał uwagi, że te dobre. A jest takie stare powiedzenie, pańskie oko konia tuczy. Ty masz się cieszyć, jak u ciebie rośnie. Jak szedłeś na pole, to tylko patrzyłeś, czy pryskać, czy nie pryskać. Nie? Jak spotkasz drugiego człowieka, to tylko patrzysz na jego wady. Nie? Tak, żeby tak tu podejść tak jakby po staremu, tak jak kiedyś dziadek mówił, idź na pole i się ciesz, że ci rośnie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak jest coś złego, za chwilę będzie bardzo dobrze. I to jest takie stara reguła. Pańskie oko konia tuczy. Panie Mieczysławie, ale pan, moim zdaniem osobistym, to przeskoczył nawet ten etap gospodarstwa ekologicznego, bo pan przywraca stare odmiany roślin do życia. I z czym to jest związane? Dlaczego tak pan robi? Ponieważ tak. W 1988 roku byłem trochę w Szwajcarii na takim kursie rolnictwa biodynamicznego. Nas tam było 17 rolników i przechodziłem ten kurs biodynamiczny. I jedno zauważyłem, że w Szwajcarii oni mają bardzo duży kłopot produkować metodami ekologicznymi, ponieważ mają więcej tych chorób, szkodników niż my tu w naszym kraju. I tak mi się przypomniało, to właściwie przed wojną, kto żywił Europę? Ukraina, nie? Tak. A Ukraina gdzie była? W Polsce. I to mi zastanowiło, także praktycznie u nas w Polsce łatwiej przestawić gospodarstwa z konwencjonalne na ekologiczne, nie stosować nawozów i środków chemicznych, być wolnym rolnikiem, nieuzależnionym od koncernów, no i robić z tymi metodami w Polsce. No, takie na początku było to bardzo trudne, no różni jeszcze byli fachowcy. Ja pamiętam, jak sekretarz Michałek nas podsumował, my kiedyś tam robiliśmy wystawkę o rolnictwie ekologicznym, biodynamicznym, bo wtedy jeszcze się nie mówiło o ekologicznym. I on mówi, do czego by chcecie wracać? Do 4 kwintali z hektara? A co ludzie będą jedli, nie? I to, a my właśnie mówimy, nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby, bo rolnictwo ekologiczne nie jest związane z tym, że masz duże spadki. Masz spadek gdzieś w granicach 25%, ale jakość produktu jest o wiele wyższa. A stosowanie nawozów i środków chemicznych jest związanych z
duże koszty produkcji tego. Druga sprawa, zanieczyszczenie środowiska. Nie? I to wzrasta. Mnie się podobało, że na przykład w Austrii, jak minister rolnictwa jeszcze pod koniec lat 90. powiedział takie też ładnie, że trzeba się nastawić na produkcję ekologiczną i dofinansowywać tych rolników, bo to jest 10 razy taniej niż naprawiać skutki rolnictwa konwencjonalnego. Dlatego w Austrii było 10%, jest 10% rolników ekologicznych, a w naszym kraju jest około 1,5%. To samo w Niemczech jest dosyć popularne i coraz więcej tych gospodarstw jest. I w Europie na ogół ten wzrost rolnictwa ekologicznego jest bardzo widoczny. Takim dobrym przykładem są targi Biofach w Torybersce. My tam jeździmy już od 15 lat. Widzimy, jak jest rozwój rolnictwa ekologicznego. U nas też był taki okres, że też to rolnictwo się rozwijało do pewnego okresu. Mieliśmy już 26 tysięcy gospodarstw ekologicznych w 2015, a teraz mamy tam, ja nie wiem, czy jest 24 tysiące, także już tam około 2,5 tysiąca rolników odpadło. Trochę zmieniły się przepisy, trochę te dopłaty są takie jakby trochę niekorzystne, bo ja uważam, że dopłaty do rolnictwa ekologicznego powinny być za produkcję. Jak wyprodukujesz, masz jeszcze premię od państwa, że wyprodukowałeś coś dobrego na rynek, żeby konsument to miał do spożycia. A obecne dopłaty są za to, że posiadasz. Że posiadasz ziemię, to dostaniesz pieniądze. To nie tak powinno być. Zawsze się mówiło, daj mu wędkę, a nie ryby. No dobrze. I tak to rolnictwo się tak jakby z początku rozwijało trochę inaczej. Takim dobrym przykładem jest, bo chcieliśmy, żeby była ustawa o rolnictwie ekologicznym w Polsce. I w 1992 roku przypomnieliśmy, że mamy takiego kolegę posła Jana Wyrowińskiego i on był przewodniczącym Komisji Rolnictwa. I my do niego pojechaliśmy z kolegą i mówimy, dobrze by jakby taka ustawa była o rolnictwie ekologicznym w Polsce. A on mówi, napiszcie i mi tu przywieźć. No i tak zrobiliśmy. Tam poprosiliśmy, jeszcze profesor Górny był, Urszula Sołtysiak na SGGW i po prostu stworzyliśmy taką ustawę. Pojechaliśmy mu zawieźć i było pierwsze czytanie. Jak było pierwsze czytanie tej ustawy, akurat wszyscy posłowie dostali pierwsze komórki. I się wszyscy bawili tym komórkami, a było czytana ta ustawa. I ustawa przeszła bez żadnego problemu. Także w 1993 roku już była ustawa o rolnictwie ekologicznym. Dla nas to było korzystne, ponieważ jak weszła ustawa o rolnictwie ekologicznym, to nasze certyfikaty mają jakąś ważność. To tak samo jak dostajesz prawo jazdy zgodnie z ustawą. I to dla nas było tak jakby bardziej wiarygodne. No i także można powiedzieć, że od 1994 roku rolnicy w Polsce byli już legalni. No dobrze, jak to jest z tymi starymi odmianami zbóż, bo to o zboża chodzi przede wszystkim. Tak, bo będąc w Szwajcarii, tak jakby chciałem, żeby produkować sery, bo tamte sery tak dobrze wychodziły. Ale nasze 100 metrów nad poziomem morza jest za nisko. Najlepiej jak jest 1000 metrów, dlatego w górach najlepsze wychodzą sery. No ale mówię, u nas jest bardzo dużo zboża, a ludzie chcą jeść zboże. Nie? To z tego zboża zrobić coś innego. Znalazłem takiego rolnika w Szwajcarii, pojechałem do niego, żeby zobaczyć, jak to on produkuje. A on mówi, dobrze, ale przyjedź tu z żoną, z miesiąc popracujesz, to będziesz wiedział, jak się robi makaron. I ten makaron razowy, tak można powiedzieć, po miesiącu pracy dał nam taką starą maszynę, my to sobie wyremontowaliśmy i tak od 90. pierwszego, bo to by było w 90 roku, od 91 roku zrobiliśmy pierwszy makaron. Ale teraz dobrze, makaron masz. Koledzy, sąsiedzi, wszyscy, no, przyjaciołom daje mi ten makaron do spróbowania. Każdy mówi, że jest okej, dobrze. Ale później się dowiedzieliśmy, bo przyprowadził się do Polski taki Szwajcar, Peter Stratenberg, koło Płocka. I on piekł chleby i jeździł na Grójecką 75, tam była
klub Ochota. I w tym klubie Ochota sprzedawał swoje produkty. No to my się do niego przyłączyliśmy. I pod, z makaronem. Z makaronem, ale przy okazji to od tych naszych rolników ekologicznych braliśmy pszenicę, marchew. Także mieliśmy taki samochód, co brał tonę, to takich tonę produktów. Kolega jeszcze tam chleb piekł i tak. I tam jeżdżąc przez 2 lata powstał pierwszy sklep ekologiczny w Warszawie. Na Grójeckiej 75, tam jest ten Zielone Oko, jest taki sklepik, on to dzisiaj funkcjonuje. No i tak jak już te sklepiki zaczęły powstawać, to tak już zaczęli on do nas przyjeżdżać i tak się to zaczęło kręcić. Druga sprawa, konsumenci nam narzucali, nie? To zrób mąkę jęczmienną, to zrób mąkę owsianą, to wprowadź jakieś inne gatunki. I teraz mówię, no wprowadzić stare gatunki zbóż. Najpierw stare odmiany z lat 50. Nie? Ale gdzie to znaleźć? Dowiedziałem się, że jest taki bank genów w Radzikach pod Warszawą. I też mi chodziło o ten orkisz, bo o orkiszu wiedzieliśmy w Szwajcarii. Ten szwajcarski przywiedzieliśmy, ale on u nas w naszym klimacie się źle czuł. No i szukaliśmy tych ten. Ja dzwonię do taki, był doktor Wiesiu Podyma, był szefem tego banku genów. I dzwonię do niego, żebym chciał orkisz, nie? A on mówi, ale jaki? No orkisz, no pszenica orkisz. Ale on mówi, ty słuchaj, ale u nas jest 80 odmian tego, przy tej pszenicy. I który ty chcesz? No tego orkiszu. No i tak wpadliśmy na pomysł, żeby najlepiej u nas robił takie poletka, ponieważ bank genów co 20 lat musi przesiewać swoje tak jakby nasiona, żeby nie straciły siły kiełkowania. I tak zaczęli u nas robić po 100, 120 takich poletek, po metrze kwadratowym, po 2 metry i zbierali i z powrotem. No ale ja mogłem z tego korzystać, ponieważ oni mówią, że 100 nasion mogę z tego poletka wziąć. Nie? To znaczy tam 3-4 kłosy. I te wybierałem to, co jest najładniejsze. Nie? No i tak się nam dożyło już. Najpierw orkisze, później samoprze, później płaskórki, jare, ozime. I te po prostu, które były najlepsze i najlepiej u nas plonowały, to praktycznie te rozmnażaliśmy. No praktycznie trwa to, jak będziesz te 100 nasion, za 5-6 lat masz na 1 hektar już nasion. Nie? Jak ci myszy nie zjedzą, bo myszy uwielbiają te stare gatunki. No właśnie ta samoprza, płaskórka, to są nazwy, które ja ich nie słyszałem naprawdę dawno, nigdy w zasadzie, bo... Nie ma takiej informacji. Ja dopiero o orkiszu znalazłem informację w encyklopedii z 1953 roku. Co to jest orkisz? O samoprzy płaskórce tam nikt nie pisał. Teraz to już jest ta informacja, już jest to. I to praktycznie na całym świecie one powstawały, te odmiany. To dzięki rolnictwu ekologicznemu te stare gatunki przeszły do łask. Bo w rolnictwie konwencjonalnym one nie wychodzą, bo one bardzo mocno wylegają. Nie? A z czym one są lepsze, te stare odmiany? A są lepsze? One tak, słabiej plonują. Druga sprawa, są zamknięte w ustce. Weźmy tu kłos samoprzy. No to jest... Niewielki. Kłosik, tak. Ziarna są bardzo małe i drobne. Wydajność 1,5 tony z hektara. Ale cena takiego ziarna to dochodzi do 5000 zł. Nie? Także no jest warte. Druga sprawa, ta ich pierwotna forma jest idealna dla nas, ponieważ ilość aminokwasów jest o wiele większa jak u samoprzy, jak w pszenicy zwyczajnej. To niemanipulowane od 7000 lat. Nie? Co to znaczy ilość aminokwasów jest większa? Białko jest zbudowane z aminokwasów. Tak. I czym bardziej będziemy pracować nad tym, krzyżować i kombinować tak jak w pszenicy zwyczajnej, żeby była wymłacalna, żeby jak najwięcej zawierała glutenu. Żeby miała niskie kłosy, żeby można było mechanicznie zbierać, tak? Chodzi o to, żeby z garści mąki zrobić kilo chleba. Aha. No. A tu jest, już się tak nie da. Nie? Tu jest zupełnie inny układ aminokwasowy. Ale druga sprawa, gdy człowiek zje z tego ziarna mąkę, czy kaszę, czy ten, to ma komplet aminokwasów do zrobienia swojego białka. Druga sprawa, zjadanie całego ziarna. Tam jest, chodzi o to, że ten błonnik. Takie stare powiedzenie jest, to co zjadasz, tym się stajesz. Jak będziemy same środki jeść,
to środek będziemy mieli ok, a skóra będzie zła. Nie? Także trzeba zjadać skórki, żeby mieć piękną, ładną skórkę. Jeszcze raz się dopytam. Ilość aminokwasów jest idealna dla naszego organizmu, tak? Czyli bogactwo tych aminokwasów, bo białko się składa z aminokwasów. Lizyna, metionina, tam tryptofan, tam takich jest po prostu dużo, nie? I na przykład pszenica zwyczajna ma tam 12, 14, no 16, a tu 23. Także tych aminokwasów jest więcej. A człowiek, żeby stworzył swoje białko, też musi mieć odpowiedni komplet czyli aminokwasów. Czyli jakby nie musimy dokładać z innych stron więcej Bo z tego białka stworzysz swoje białko. Jak masz florę bakteryjną, jelita, która dobrze funkcjonuje, to te brakujące aminokwasy ci uzupełni. Ale jak weźmiesz antybiotyk, to masz na 3 lata już z głowy, nie? Tam nic dobrego już nic nie zrobisz. Także antybiotyk jest no, zabójczy dla tego. No antybiotyk, czyli zabija biologię. Właśnie, no i jest problem. Dlatego druga sprawa, pocenie się jest bardzo wskazane. Nie? Człowiek codziennie powinien się 2 razy spocić z wysiłku. Dlatego mówi się, że praca uszlachetnia człowieka. Ponieważ wszystko zło wyjdzie ci z potem. Gdy się nie spoci z wysiłku, to się spoci ze strachu. Jak się spoci ze strachu, to śmierdzisz. Leń śmierdzący. Dlatego ludzie, którzy po prostu siedzą i mało się, no tak jakby ruch teraz dobrze, ponieważ ludzie już zauważyli, że czym jak biega, ćwiczy i ten, to się lepiej czuje. No ponieważ inaczej, te główienko nie jest we krwi, tylko pójdzie ci, wyjdzie ze... Czyli wszystkie toksyny wychodzą przez skórę wtedy. Przez skórę, tak? No, przez spotem i tak, tam, nie? I także wszystko jest związane z tym twoim stylem życia. To tak samo, dlaczego komar gryzie człowieka? Mówi się zawsze, o ty masz słodką krew i cię komar gryzie. Nieprawda, ponieważ natura jest tak stworzona, że komar tylko szuka ludzi, którzy mają słodką krew. Bo jak się napije tej krwi, to może robić jajeczka. Bo to komarzyca przeważnie, komary tam nektarem przeważnie żyją. No tak, ale cukier jest też związany z energią, tak? No z energią, ale druga sprawa, jak masz słodką krew, to znaczy, że wątroba źle pracuje. I dlatego te komary cię gryzą. Jak wątroba dobrze pracuje, no to krew jest dobrze oczyszczona i komar nie ma ochoty ciebie ukąsić, bo ta krew, który się napije, nie da mu tak jakby energii, nie? Do tego, żeby tworzyć jajeczka, nie? Także to wszystko jest związane. Ojciec Klimuszko tak mówi. Słuchaj, jak masz problem z wątrobą, zjadaj codziennie 7 liści mniszka lekarskiego przez 7 dni i zapomnij, że masz chorą wątrobę. Dlaczego? Ponieważ to jest gorzkie. A goryczka rozluźnia woreczek żółciowy i żółcie oczyszcza. I wątroba. Kiedyś dzieci wszyscy hodowali króliki. To było normalne. Tak. Każdy w młodości hodował króliki. I mówili, o, królicze mięso jest zdrowe. Nie, nieprawda. Najważniejsza była rzecz, bo królik lubił niszek, mlecz. Zrywało się ten mlecz, barwiło się ręce na żółto, nie, bo to upieprzyło się zawsze te ręce. Skóra to wchłaniała i leczyła wątrobę. Panny na wiosnę, jak tylko kwiaty zaczęły kwitnąć, robiły sobie wianki. I też uwaliły sobie ręce. Skóra dowchłonęła i cera była zdrowa, wątroba się wyzdrowiała. Także to wszystko było tak jakby powiązane. Także rośliny na ogół ci podpowiadają, bo roślina, która koło ciebie rośnie, ona rośnie po to, żeby ci pomóc, a nie po to, żebyś z nią walczył. Nie? Jak jest w trawnikach przeważnie dużo jest mniszka. Nie? Absolutnie tak. A ludzie wszystko likwidują. Drugą taką rośliną to jest podagrycznik. Coraz więcej ludzie mają problemy z dny moczanową, z podagrą, mają z tymi bólami stawowymi, to wszystko. Sama nazwa, podagrycznik, roślina, która jest powszechna wszędzie, ona jest najlepszym lekarstwem na tego wszystkiego rodzaju. I teraz te stare gatunki zbóż właśnie dają tą pełną energię dla człowieka. Bardzo dużo mamy takich informacji, maili, które przychodzą od konsumentów, którzy kupują od nas właśnie te mąki starych gatunków i piszą, że dzięki temu moje dziecko żyje. Ponieważ gdy przebywają długo w szpitalach, pobierają dużo antybiotyków,
mają florę bakteryjną i tak można powiedzieć, cały przewód pokarmowy trochę zagrzybiony. I jedynie to jest tak jakby lekarstwo. Dlatego w starych książkach, starych informacjach jest właśnie, że ta samopsza jest dla ludzi chorych na celiakię. Nie? A jak to się ma w stosunku do normalnej pszenicy, jeżeli chodzi o gluten? Bo ja osobiście od kilku ładnych lat nie jem albo jem bardzo mało w ogóle pszenicznych produktów i czuję się dobrze. Chociaż nie miałem nigdy problemów z glutenem, ale czuję się dużo lepiej niż wcześniej. Pierwsza rzecz. Gluten głównie polegało na tym, żeby piekarz mógł zrobić duży chleb, nie? I ładnie wyrośnięty, ładnie pulten. Gluten zawiera, to jest przeważnie biała mąka. Wszystkie łupiny, łuski, wszystko się wyrzuca, nie? Tylko zostaje te bielmo. Bielmo, substancja zapasowa w roślinie. Nie ma tam informacji, ale zawsze mówi się, w ziarnie jest informacja życia. Bo tam jest, w ziarnie jest zakodowane życie. I to ziarno trzeba zjadać całe, żebyś ty tą informację dostał. Druga sprawa, błonnik, który jest tak ważny, żeby ta flora bakteryjna ci funkcjonowała. I teraz, jak jest ten gluten z samego tego bielma, no praktycznie ty ten gluten, który jest w pszenicy, która jest jeszcze tak jakby bardzo mocno krzyżowana, żeby z tego uzyskać jak najwięcej glutenu, on cię po prostu zabija, bo ten gluten ty nie jesteś w stanie strawić. Dlatego trochę teraz się moda zrobiła, żeby po prostu nie jeść glutenu. W samopszy jest bardzo dużo glutenu, ale ma inny układ aminokwasowy. Nie uczula człowieka. Także to wszystko jest powiązane. To nie jest takie proste. Ja jestem z wykształcenia zootechnik i wiem, jak to tam jest w tym organizmie. Troszkę wiem, jak tam wygląda ten cykl Krebsa. I to jest wszystko tak jakby powiązane. Także to nie jest to takie proste, nie? Absolutnie no. Tak. No dobrze, jak u Pana to funkcjonuje? Czy Pan sam uprawia te wszystkie zboża? No bo to jest dosyć duża, z tego co widzę, u Pana produkcja, więc to ciężko chyba by było taką różnorodność samemu No my głównie mamy praktycznie dużo, bo tak około 3 hektarów ziemi użytkowej, tej ornej, bo tam reszta to łąki, pastwiska. I my głównie się zajmujemy rozmnażaniem tych starych gatunków. I gdy namnożymy te stare gatunki, dajemy innym rolników. Mamy dobrze, bo w naszej okolicy jest około 100 rolników ekologicznych. I oni po prostu dzięki temu nam dostają nas nasiona i rozmnażają. Czyli rolnicy ekologiczni produkują dla Pana ziarno, które Pan później mieli, czy robi z tego płatki, czy robi z tego makarony, tak? Kasze. I to, no i tu druga sprawa, jeszcze 15 ludzi tu pomaga, którzy są z tego regionu. No u nas jest bardzo ważne, żeby żaden rolnik, żaden pracownik nie przeklinał. Nie? Bo przekleństwo jest coś złego, bo praktycznie jak powie złe słowo, to te złe słowo zostaje w produkcie. Mówi się tak zawsze, że ten produkt jest przeklęty. A jak jest przeklęty, to będzie szkodził innemu. Dlatego można powiedzieć, że te azjatyckie produkty trochę więcej górują na świecie, ponieważ tam ludzie nie przeklinają. A nasze produkty, no, jak murarz buduje dom ci i przeklina, to praktycznie ta rodzina nigdy już nie będzie szczęśliwa. No proszę. No, ale to ma swoją mądrość, oczywiście, no, tak. To mówi się zawsze, że a słowo stało się ciałem. Tak. I ta informacja po prostu zostaje. A woda najwięcej to pamięta. Dużo dzieci mamy przeklętych, nie? Bo rodzice na nich po prostu używają złych słów. Dobrze. Ale tu nie o to chodzi. Głównie chodzi o to, żeby produkować dobrze, wesoło. Druga sprawa, człowiek szczęśliwy. Idzie na pole i się cieszy, że ci rośnie. Nie? I to jest wtedy to powiedzenie, pańskie oko konia tuczy. Tu nie chodzi o konia, o wszystko. Nie? Ty dobrą atmosferą wprowadzasz tak jakby dobrą energię. A dobra energia to jest dobry plon. Dobre. Panie Mieczysławie, no dobrze, ale no bo jest Pan jednym, powiedzmy, z naprawdę niewielu, jeżeli chodzi w Polsce o uprawy ekologiczne, tak? No bo jednak jest
No, jest tego troszeczkę za mało. Jest, nie, rolników jest ekologicznych bardzo dużo, tylko że tych produkcyjnych nie jest za dużo. Nie? Tylko tych produkcyjnych jest nie za dużo. Mamy tutaj... A na czym to polega? Co pan powiedział teraz? W naszej, nie, na przykład tu, w naszym województwie mamy takich rolników, ponieważ tu mamy stowarzyszenie założone, takie Stowarzyszenie Producentów Eco One, które skupia tych wszystkich tutaj rolników i my po prostu tak jakby pracujemy na to, żeby produkować. Dlatego jest przetwórnia, gdzie robi różnego soku i przetwory w Ciechocinie. Druga jest również kolega, kto robi te krówki, no, czekolady. Co jest w Łabiszynie, jest przetwórnia, gdzie przetwarza mięso i druga sprawa, dużo rolników też. No ale rolnik jest od tego, żeby produkował produkty spożywcze, no to o co chodzi? No i głównie o to, żeby produkował, tak. A mamy na przykład w Warmińsko-Mazurskim mamy 3,5 tysiąca gospodarstw ekologicznych, u nas jest 500 produkujących, a mamy tam 3,5 tysiąca gospodarstw ekologicznych, a tych, którzy produkują, to tam jest bardzo mało. No to co to za... Kończyny z trawami. Druga sprawa, mieliśmy bardzo dużo pieniędzy wydaliśmy na sady orzechowe. I to się zaczęło gdzieś 15 lat temu. Mhm. Żaden sad ekologiczny, który była największe dopłaty było do tych sadów ekologicznych, tych orzechowych. Dzisiaj żadnego sadu orzechowego nie ma. Pieniądze poszły. Po prostu nieumiejętna możliwość dopłacania, nie? Ludzie wybierali, jakby to robić, żeby jak największą dostać dotację. To nie o to chodzi w rolnictwie. Ty masz coś robić dobrego dla innych. Dlatego Pierre Delbet powiedział takie piękne zdanie. Żadna dziedzina nauki, nawet medycyna, nie ma tak wielkiego wpływu na zdrowie człowieka, jak rolnictwo. I od nas, rolników, będzie zależało, jakie będzie zdrowe społeczeństwo. No właśnie. No właśnie, ale przede wszystkim też od społeczeństwa, bo oni powinni te produkty przede wszystkim kłaść na swoim talerzu, a nie te, które są z tylko powierzchniowych upraw, tak? Ja myślę, że obecnie na rynku są widoczne produkty ekologiczne i konsument, czy człowiek może wybierać, tak. Czy będzie wybierał produkty ekologiczne, czy konwencjonalne. Zawsze pamiętaj, że jak się najesz godnego produktu, będziesz godnie żył. Jak się byle czego najesz, to praktycznie będziesz miał duże problemy z sobą. Cierpienie jest to tak jakby... Jeszcze jest takie, można powiedzieć, że są produkty anielskie i diabelskie. Anielskich się najesz, one nie są takie smaczne, ale są dobre dla ciebie. Będziesz spokojnie spał, będziesz pracował, będziesz tak jakby zadowolony z siebie i są jeszcze diabelskie. Ale jak je zjesz, one są bardzo smaczne, tylko ta smakowitość ich polega na tym, że ty musisz później trochę pocierpieć. I no to właśnie, jest... no ale to nie chodzi o sztuczne podkręcanie naszych zmysłów smaku, tak? No bo to nie na tym polega życie, nie? No właśnie, życie. Albo jesz po to, żeby żyć, albo żyjesz po to, żeby jeść. I to jest też bardzo mądre zdanie. Nie? Tak, tak. No. A jest szansa na to, żeby... No bo mówię, kiedyś to było powszechne w Polsce, tak? Kiedyś się normalnie uprawiało ziemię i normalnie to... Ostatnie 10 lat spowodowało bardzo mocne schemizowanie naszego rolnictwa. I takim największym zagrożeniem dla nas to jest glifosat, to jest Roundup, który po zastosowaniu na zboże powoduje, że nawet owady nie chcą w tym zbożu się rozmnażać. Także działa niekorzystnie. Dla nas to, że my nie będziemy mogli się rozmnażać, nie będziemy mogli trzymać moczu. Mamy coraz więcej reklam, żeby kupować pampersy i tabletki na trzymanie moczu. A już dobrze, że firma Bayer wykupiła i wszystkich uspokoiła. Powiedziała, my na rozmnażanie mamy tabletki.
na trzymanie maczu mamy tabletki, a ostatecznie można pampel założyć, nie? I to męski, i damski. Drugim mocnym zagrożeniem jest antybiotyk. Jak panuje jakaś epidemia grypy, czy ludzie chorują, wszyscy biorą antybiotyki, większość ludzi. I te odchody od człowieka się nie rozkładają. Ponieważ jak zwierzęciu dasz antybiotyk, to łajno jego się nie rozkłada. Zostaje na polu nierozłożone. Następnie przychodzi woda, to rozpuszcza, roślina to wchłania i na przykład w warzywach czy w owocach są bakterie E. coli. I one są zagrożeniem. W Stanach Zjednoczonych już większość produktów jest poddawanym promieniowaniu promieniom gamma, żeby zabić kał. I to dla nas tutaj mamy w jeziorach coraz większy problem. No właśnie, w wodzie się słyszy, że coraz więcej antybiotyków. Antybiotyków, tak? ponieważ teraz są dosyć popularne oczyszczalnie, wszystkie ścieki od ludzi idą bezpośrednio do oczyszczalni. Oczyszczalnia, jak dobrze funkcjonuje, no to praktycznie spuszcza czystą wodę do rzek. Rzekami idzie do Wisły i do morza. Gdy antybiotyku jest dużo w ściekach, wszystkie łoża, bakterie, wszystko giną. Nie? I gro wtedy jest tak jakby z dużym zagrożeniem. Najlepiej, najkorzystniej by było, jakby ktoś brał antybiotyk, a swoje odchody w woreczku zanosił do utylizacji. Do spalenia. Do spalenia. No bo to jest jedyna szansa, żeby środowisko było czyste. My mamy taki przykład jeziora. Mamy dużo jezior. Mhm. I w okresie letnim takie jętki, takie jednodniówki, one masowo fruwały, że jak jechałeś, to musiałeś delikatnie jechać, żeby nie zawalić sobie chłodnicy w samochodzie. Zresztą się kiedyś mówiło, masz przez Niemcy całe przejedziesz i masz szyby czyste. A w Polsce co kawałek musisz szybę myć, nie? Od owadów. A teraz jedziemy całą Polskę i mamy czyste szyby. Także coś się zmieniło. Druga sprawa, jak tych jętek nie ma w jeziorach, to nie mają pokarmu ryby. Tak. I tych ryb będzie teraz mniej. Także bardzo przez te ostatnie lata bardzo się zmieniło. To dzięki rolnictwu i dzięki antybiotykom. A czy my mamy szansę na to, żeby takie rolnictwo się utrzymało, mimo tego zewnętrznego, że dookoła są rolnicy tradycyjni, a rolnik ekologiczny się utrzyma? Rolnik ekologiczny zawsze się utrzyma, ponieważ nie jest uzależniony od koncernu, nie jest zależniony od stosowania nawozów i środków chemicznych. Funkcjonuje sam w sobie w gospodarstwie. Ale ważne, żeby miał zwierzęta, żeby miał obornik i tym nawoził na pole. Druga sprawa, prawidłowy płodozmian, ponieważ rośliny się lubią i nie lubią po sobie rosnąć. Nie można zboża po zbożu uprawiać. Trzeba wprowadzać rośliny motylkowe, bo motylkowe rośliny mają jeden dar pożyteczny, że ten martwy azot orzeźniają. On dzięki współpracy z bakteriami brodawkowymi tworzą żywy azot, tak jakby ten azot, który jest wchłaniany przez rośliny. Ponieważ my, jako ludzie, jesteśmy tymi organizmami wyższymi i powinniśmy się odżywiać godnie, zjadając właśnie produkty, które są przetworzone, wszystkie minerały, które są przetworzone. Jak chcesz wapno, to bierz wapno ze skorupki od jaj. Ale ważne, żeby ta kura była, biegała, chodziła i była, nie miała antybiotyków w sobie. Co jest najgorsze, kury zamkniemy w klatkach, to te związki przemiany materii gdzieś musi kura wywalić. No to gdzie wywala? Jajko, nie? Bo jak biega, grzebie, no to ona się oczyszcza przez to, nie? Bo to jest normalnie praca, nie? Praca uszlachetnia człowieka. A i to tak samo wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny, które tak jakby pracują, nie? Mnie to się podobało w Szwajcarii, jak Szwajcar, taki rolnik szwajcarski, stary rolnik, mówi, wiesz, kto jest najszczęśliwszym człowiekiem? Ten, który ma 12 godzin na dobę zajęcia, bo nie ma czasu na wydawanie pieniędzy. No. A teraz każdy by chciał 2 godziny popracować, a 8 godzin wydawać. No. To tak się nie da. Ale to mówię, dla mnie ważne jest to, aby ludziom pokazywać, że przede wszystkim pokazywać informacje, że tacy ludzie jak Pan istnieją, że takie produkty jak Pan robi też istnieją i żeby mieli
oni sami świadomość tego, że mają wybór, tak? No, dzięki teraz obecnej technice, nie? Chociaż przepowiednia mówiła, że przyjdzie czas, że kamienie przemówią. Cała komputeryzacja oparta na krzemie. Nie? Tak jest. I one przemówiły. Tak. Ale dalszy ciąg jest taki i z niewolą człowieka. Dla nas to trochę korzystne, ponieważ dzięki, można powiedzieć, internetowi, dzięki tej informacji, która idzie na Facebooku i na ten, tak, staliśmy się dosyć popularni. Codziennie wysyłamy bardzo dużo paczek, nie? Bezpośrednio do konsumentów. I to nam się podoba, ponieważ ludzie coraz mniej mają czasu na to, żeby jeździć i zakupy robić. Druga sprawa, wprowadzenie produktu ekologicznego do marketu powoduje, że tam całą noc się świeci światło. Wszystkie owady, które tam są, te właśnie szkodniki, to one się uwielbiają właśnie produkty ekologiczne. Nie? Także od razu te mkliki się u nas rozmnażają. Tak? Ta pajęczynka, która jest, chociaż te mkliki, te larwy mklików są dosyć korzystne dla nas, bo nie mają dosyć dobre białko. 2 lata temu na biofachu głównym takim krzykiem były pieczone larwy. Mówi się, że od 2050 roku głównym pokarmem będą larwy. Bo na Ukrainie się mówi, że oprócz miodu jest coś lepszego w ulu. Larwy trutnia. Bo larwę trutnia żywią 4 pszczoły, a jedną pszczołę żywią, jedna pszczoła żywi 4 larwy pszczół. Truten jest najlepsze, najbogatsze białko. Kiedyś pszczelarze to wycinali i sobie jajecznicę gotowali, tym razem smażyli z tym. Teraz się wyrzuca, bo to ten, a to się okazało, że to jest najlepsze. No, trzeba będzie wybierać i próbować to zjeść. No, sam jestem ciekawy, jak to smakuje. Nie? No. I to jest, i te larwy, tak jakby larwy będą to najlepszym białkiem. No, mówi się, że na przykład hoduje się te mkliki, te larwy mklika, suszy i robi z tego mąkę, taką mączkę, i to jest najlepsze białko dla sportowców. Z tych larw. No, ja myślę, że owady, bo owady, głównym zadaniem owadów jest tak jakby przygotowywaniem dla nas. Na polu rolnicy przeważnie się boją chwastów, nie? A jak ja powiem, że chwasty to są zioła, które leczą glebę. Tak. One są po to, żeby ci naprawić glebę. A choroby i szkodniki to są strażnicy przyrody. One to likwidują, żebyś ty nie jadł. Jak będziemy to sztucznie utrzymywać, no to praktycznie będziemy mieli problem z sobą. Dlatego larwy przygotowują, dlatego możemy te larwy jeść. Nie? Panie Mieczysławie, pan nie działa też jakby sam, co nie? Jest książka, która powstała... No dzięki naszym konsumentom. Dzięki właśnie konsumentom. Syn wpadł na pomysł, żeby tak jakby na Facebooku dać informację, nie? Że wszyscy, którzy używają naszych produktów, niech się chwalą, co mogą zrobić. Nie? I dzięki temu mamy różnego rodzaju przepisy, ludzie piszą, i robią zdjęcia tych, ten również na miejscu jest ta mąka, z której to zrobili, nie? No i tu jest zawsze nazwisko tej osoby, która to... I tak dzięki temu powstała taka książka, która jest tak jakby dobrym obrazem tego, że z tych naszych produktów można dużo ciekawych rzeczy zrobić. Ja się jeszcze zastanawiam, czy istnieją ludzie w Polsce, którzy mają jakąś wiedzę jeszcze o starych odmianach roślin, tych roślin, które mogą spokojnie funkcjonować bez żadnych dodatków chemicznych. No to mamy. Samopsza, płaskórka, orkisz, one idealnie sobie dają radę. Owiec też nasz, owiec jest bardzo skazany. Druga sprawa, ziarna. Żyto też się bardzo dobrze czuje w naszym gospodarstwach ekologicznych. Z żytem, bo z antropozofii wynika na przykład, że każde ziarno ma jakiś cel do spełnienia. Żyto daje spokój, bo długo rośnie. Skąd się wzięło żyto? Bo to też jest tajemnica. W latach od XII wieku w Europie było ochłodzenie. Bo tak to się, tylko się uprawiało pszenicę. W Egipcie pszenica, nie? Te samopsze płaskórki, to one tak jakby właściwie do czasów Chrystusa to jeszcze były uprawiane, dlatego na ostatniej wieczerzy, jak karmelici tu mówili, że
ta potrawa była z płaskórki, ten chleb. Że był z mąki z płaskórki. Nie? No, i żyto, ponieważ od XII wieku było to ochłodzenie właściwie do XVIII wieku to trwało to ochłodzenie. Nawet Bałtyk zamarzał. Różnego rodzaju nie restauracja, te szynki. Na lodzie były budowane. Tak, zajazdy. I wtedy pszenice wymarzały. I zostawał takim, bo żyto było zawsze chwastem pszenicy. No i ludzie zaczęli to żyto zjadać. Ale żeby żyto zjeść, to trzeba go zakwasić, ponieważ mają dużo fityny, kwasu fitynowego, który jest zabezpieczeniem wszystkich nasion, bo gdy zjedzą go zwierzęta, czy zjedzą ludzie, to ono ługuje niektóre pierwiastki z naszego organizmu po to, żebyś się nie mógł rozmnażać. Dlatego kiedyś zboże trzymano cały rok, żeby właśnie pozbyć się tej fityny. My padliśmy na pomysł robić zakwas. Druga sprawa, moczenie. Fasola, groch, wszystko, co chcemy zjeść, czy kaszę, powinno się na noc namoczyć, tą wodę wylać, a dopiero gotować, nie? Żeby się pozbyć tego właśnie kwasu fitynowego, który trochę jest dla nas niebezpieczny. No dla nas niebezpieczny, ale on z drugiej strony właśnie broni nasiona przed... Przed tym, żeby ich nie zjedli, a one mogły się rozmnażać, nie? Tak, że żyto ma tego najwięcej, bo to jaka forma dzika i dlatego żyto i żyto daje spokój, bo długo rośnie, bo prawie cały rok. Pszenica lubi dużo słońca, dlatego te samoprze, płaskórki, to wszystko to są rośliny, które potrzebują dużo słońca, dlatego nam przekazują słońce, jak potrzebuje. Jęczmień, mądrość. Mnichowie wpadli na pomysł, żeby z tego jęczmienia zrobić dobre piwo. I dlatego szklanka piwa jest bardzo dobra, ponieważ dobrze tu pracuje mózg. Ale jak wypijemy więcej jak szklanki, to tu mądrość się nie mieści i wychodzi z przodu. Także czym więcej pijesz, tym masz większy zapas tej energii. No, mózg ma się gdzie indziej pobliża. A później jeszcze został owies. Owies to płodność. Dlatego koniom jak się dało owsa, to konie brykały i ładnie wyglądały. Nie? Człowiek, jak je owies, to też zupełnie inaczej funkcjonuje, nie? Dlatego rano na śniadanie jest owsianka, nie? W sanatoriach, no. Ale ja przyznam szczerze, że ta pana płatki owsiane są bezkonkurencyjne. Dlatego bardzo dużo nam się sprzedaje tych płatków owsianych. Ale dlaczego owies jest tak wskazany? Owies oczyszcza żyły. I dlatego to krążenie jest lepsze i człowiek inaczej wygląda, nie? Także... Także każde ziarno ma jakiś cel do spełnienia w naszym organizmie. Druga sprawa, w ziarnie tkwi tajemnica życia. I o tym pamiętać trzeba. Dlatego ziarna trzeba dużo spożywać. Można jeść mięso, można jeść warzywa, można owoce. Trawienie w naszym organizmie też jest uzależnione od tego, co zjadasz. Nie? Nigdy nie powinno się mieszać. Nie? Bo tak jak na przykład pH trawienia u zwierząt mięsożernych jest około 2. W naszym żołądku, jak jemy mięso, też jest po 2, nie? Ale jak jemy już ziemniaki, to już jest 3. Jak jemy mięso z ziemniakami, no to praktycznie mamy pH 3 i mięso gnije. Dlatego śmierdzi później człowiek, nie? Kiedyś, jakbyśmy cofnęli ze 200 lat do tyłu, to się tylko jadło mięso z kapustą. Kiszoną kapustą, nie? Bo kapusta kiszona jest kwaśna, nie? I zakwaszało przy tym, nie? Z kapuście było mięso gotowane, nie? Inaczej tam nikt kotletów nie smażył, nie? A to jest najgorsze, nie? No dobrze, ale to o tym to już tam to nie będzie. To są bardzo mądre słowa, które pan mówi. To jest... Druga sprawa na temat pomidory, papryka i ziemniaki. To są rośliny psiankowate. Święta Hildegarda o tym jakby... Ona wiedziała o tych roślinach, to by coś powiedziała, a w XII wieku nic nie powiedziała, bo jeszcze Kolumb nie przywiózł z Ameryki, nie? Południowej. Także
u nas się to rozpowszechniło, a to są rośliny psiankowate, a rośliny psiankowate są trujące. I mamy problem na przykład ze stawami, dzięki, ponieważ ta solanina nam ługuje wapno z organizmu. To tylko w naszym kraju my tak zjemy dużo tych ziemniaków. Nie? W innych krajach tych ziemniaków się bardzo mało je. Nie? Pamiętam w Turcji, tak jak byliśmy teraz w Turcji, to Polacy narzekali. Bo oni tam nie jedzą ziemniaki, to tam ziemniaki były tam czasem jeden gotowany ziemniak cały, nie, albo jakiś upieczony ziemniak, nie, ale to tylko jako osobne. A mięsa wieprzowego też nie było, tylko wołowe i to w różnych postaciach, nie, kozie. A nasi tylko chcieli, żeby były kotlet schabowy ziemniaki, a tego nie było, bo oni po prostu tego nie jedzą. Także też to jedzenie kiedyś, ja pamiętam, że u nas w domu to się jadło przeważnie zupy, nie? Zupa grochowa, zupa fasolowa, kasze, krupniki. To praktycznie to były główne pokarmy, nie? A na niedzielę się było piekło mięso jakieś, czy kura, czy kaczka, nie? Czy czarnina. To jest krzyca, to jest stare żyto. Tu gryka, facelia. Konwencjonalni rolnicy mówią o haber. Ja mówię, ale wiesz jaki to jest pożytek dla pszczół? Mamy jeszcze trochę żyta i to jest samopsza, jest to tak jakby one te są bardzo delikatne te rośliny, nie? One są bardzo taka bardziej trawia, dzika pszenica i ona się tutaj dobrze czuje, nie? U nas dół. Tu nie ma mocniaka, nie? No. Dobra, nie? Czyste ziarno, czyste drzewo. A oni cały czas chronią chemicznie, a cały czas mają choroby. Nie? Tu są też takie odmiany, które na przykład są bardzo intensywne, nie? Pszenic różnych. Też są bardziej atakowane choroby. Także po prostu trzeba dobierać takie gatunki, które dobrze się czują, nie? No tam stój. Więc miona... Musisz dobierać takie rośliny, które się u ciebie dobrze czują. A no, z serami ja na przykład chciałem uprawiać kamut. I kamut ma takie duże, ładne ziarno. Ale co z tego, że ono po prostu źle się czuje u nas. I ten kamut nie wychodził. Nie? Jak była wiosna ładnie ciepła, to wychodził. Jest również taka pszenica polska, która... to była pszenica galicyjska i zmienili na tą pszenicę na polską. Ale ta pszenica polska to nie jest polska. To nie chodziło o tą Galicję, która jest w Polsce, tylko o tą Galicję, która jest w Hiszpanii. I te są bardzo duże, grube kłosy, duże ziarno, ale w naszym klimacie słabo wychodzi. Nie? To do Hiszpanii. Tak po prostu ktoś powiedział, a Galicja była w Polsce, to trzeba zrobić. No. Gleba się broni przed działaniem słońca. Dlatego pobudza chwasty,
czy zioła do kiełkowania, żeby zakryć i obronić się przed słońcem. Także największy problem to jest właśnie życie glebowe, broni się przed działaniem słońca, bo słońce działa zabójczo na to życie glebowe. No, także jak masz problem z chwastami, to znaczy, że jest jakiś błąd. Tu na przykład na tym kawałku one się dobrze czują i tu chwastów nie ma. Chwasty są tam. Bo na jednym metrze kwadratowym jest około miliona różnych nasion. I kiełkują tylko te nasiona, kiedy gleba sobie tego życzy. Bo coś potrzebuje od tych, żeby te nasiona coś zmieniły w glebie. W gospodarstwie konwencjonalnym na jednym metrze kwadratowym jest 8-9 gatunków różnych roślin dodatkowo, oprócz tego zboża. W gospodarstwie ekologicznym jest 20 do 30 różnych gatunków, które gdy tak jakby są dobre warunki dla tego zboża, one nie zagłuszają. Ale gdy zboże jest słabe, wtedy one przychodzą pierwsze. Także na przykład ten haber, który tu jest, dla rolnika konwencjonalnego mówi, no ten haber ci zagłusza pole. A ja mówię, nie, bardzo dobrze, że on tu jest, w tych niektórych miejscach. Dzięki temu nasze pszczoły mają pożytek. Mamy tu 80 odmian różnych jabłoni. Każde drzewo jest inna odmiana. Tu mamy cesarz Wilhelm, tu jest kwizyjska odmiana, tam dalej jest maślak, tam jest grafszynek inflancki, zwyczajny. Mamy tutaj złotą renetę, szampańską renetę, kalifornijską renetę i szarą renetę. Także tych renet jest bardzo dużo. Są te grafszynki, bo to są pruska odmiana, Grafenstein, nie? To takie grafitowane, bardzo smaczne jabłko, nie? Dobra odmiana jest odmiana przedwojenna Vitos, też bardzo smaczna, soczysta, dobra. A przy okazji możemy się oczyścić, tak jak ojciec Klimuszko mówi, jak masz problem z komarami, zjedz codziennie 7 liści mniszka lekarskiego i wątroba będzie zdrowa. Jak ludzie przyjeżdżają, żeby smakować te owoce jesienią, to ja zawsze mówię, nagryź i rzuć, bo to nie ma sensu. Jak ty całe jabłko zjesz, to zjesz 3-4, a jak masz posmakować co najmniej 12-13, no. No dobrze, powróćmy do tych zbóż. Czy zboża powinno się jeść, ziarna zbóż powinno się jeść jak najmniej przetworzone? Chodzi o to, żeby jak najmniej przetworzone. Chodzi o to, żeby ten błonnik został i te całe ziarno. Wiadomo, że całego ziarna na ogół nie konsumujemy, nie? Praktycznie trzeba go oczyścić, trochę oszlifować, żeby on po prostu był, lepiej się gotowało, było smaczniejsze. No, prażyć najlepiej i zrobić kawę z tego, nie? Kawa uspokaja przewód pokarmowy, nie? Kawa zbożowa, nie? Bo kawa ta naturalna, no to ona praktycznie trochę nas podrażnia, nie? Mhm. Tak, żeby my jesteśmy kiedyś na każdej placie, to znaczy na każdym piecu stała zawsze kawa, czy w zimę, czy lato, nie? Kawa zbożowa, która była ugotowana i nie czekało na polu, to się tylko piło kawę zbożową. A teraz ludzie na pole nie chodzą. Także to jest. Dobrze. Także ten świat się bardzo zmienił i to bardziej, bardzo na niekorzyść. Nie? Czym więcej będziemy mieli ładnych, pięknych, klimatyzowanych traktorów, tym mniej będziemy wiedzieli, co jest skowronek, co się dzieje wokół nas. Nie? Siedzisz zamknięty, jeszcze słuchawki na uszy i praktycznie nie wiesz, co się naokoło dzieje. A naturę trzeba podpatrywać. Bo ona ci cały czas podpowiada. Nie? Taki jasnowic mi kiedyś powiedział, słuchaj, rośliny wiedzą, jak ci pomóc, tylko ty musisz ich słuchać. Tak jest. Dlatego ten mniszek, podagrycznik, krwawnik, jest taki bardzo dużo takich ciekawych roślin, które trzeba zjadać. Lipa, kwiaty lipy, pędy lipy, te pąki lipy, no, to samo liście dębu. No, jest bardzo dużo roślin, które powinno się jeść. Jak stwierdzić, czy ta roślina jest dobra? Spróbuj ją. Jak ci będzie gorzka, nie będzie cię paliła w gardło, to znaczy, że jest dobra, nie? Pokrzywa, nie?
miksować z wodą i pić. Nie? To jest pokrzywa, to jest energia, nie? Jak kaczki kiedyś na nogi nie chodziły, to tylko pokrzywkę się cięło i dało i kaczki tak. chodziły, nie? Tak. Babcie tak robiły i to było normalne, a teraz praktycznie kto tam myśli o pokrzywach? No dlatego robimy te programy, żeby ta pamięć w ludziach nie zaginęła, żeby ktoś, wystarczy, że kilka osób sobie przyswoi tą informację i będzie stosowała. Wypróbuje, raz spróbuje, drugi, piąty, to już będzie... Nie, no starsi ludzie już zaczynają trochę inaczej myśleć, bo ci młodzi, no praktycznie zawsze się mówiło, co do 40 nazbierasz, to po 40 wylezie, nie? Także to jest bardzo ważne, żebyś ty się godnie odżywiał, godne produkty, żebyś ty był zadowolony, tak się mówi. Ty. Co uważa pan za swój największy sukces, jeżeli chodzi o tą działalność rolniczo-ekologiczną? Że to jest na rynku już, że konsumenci mogą zjadać to, co robimy. Druga sprawa, jest wokół nas dużo dobrych rolników. Dobrych. Ja to takie mam zawsze powiedzenie. Ja wolę takiego bardziej wierzącego, jak religijnego. Nie? No, a mamy tych religijnych coraz więcej. A... I to jest właśnie, żeby tak jakby wiara w to, co on robi. Nie? Bo on tak jakby się cieszy, że mu rośnie, nie? Te pańskie oko konia tuczy. Druga sprawa, dobrze, bo mam dobre oparcie w rodzinie, nie? Bo my dzieci moje również mi pomagają. Mamy dwie córki, to córki się trochę zestarzały, bo już około 40 lat, ale syna mamy, który ma 24, także jeszcze młodszy. I oni wszyscy, one wszyscy i on się zajmują właśnie tym rolnictwem ekologicznym albo informacje o ochronie środowiska, o tym. Także to mnie cieszy. Nie? Ale mówi się o tym, że no, nie da się wyżyć z rolnictwa ekologicznego. Ja. Czy to jest prawda? Nieprawda. Nieprawda, bo my mamy tu w okolicy około 100 rolników ekologicznych. Niektórzy rolnicy tu byli pionierami. Mamy taki Michałkiewicz, Andrzej, Kazik, Rogowski, Roman. Mamy takie miejscowość jak Zgniło Błoty i tam w Zgniło Błotach jest bardzo dużo rolników ekologicznych i oni funkcjonują bardzo dobrze. Dzięki po prostu, że my te produkty kupujemy. Oni nie mają problemu ze zbytem. Mnie to się podoba, zawsze dwa razy do roku się spotykamy na swoich tych zebraniach. Zawsze na wiosnę i jesienią. I przyjeżdża gdzieś 80 do 100 tych rolników. Tam się nikt nie kłóci. Wszyscy są zadowoleni. Normalnie rozmawiamy, bardzo duża jest dyskusja. Każdy wymienia się swoimi informacjami. Nie? Bo to głównie chodzi o to, żeby ty nie jeden drugiemu zazdrościł, a po prostu słuchał, co on ma, jakie on ma tam doświadczenie. I dzięki temu my się uczymy. Nie? To skąd ja mam wiedzę? Nie? Bo się spotykam z różnymi ludźmi, którzy przekazują mi różne informacje. Nie? Ja im też przekazuję, nie? Żeby oni też mogli to przekazywać dalej. Także. To jest wspaniałe, to jest naprawdę cudowny przykład współpracy, która daje wszystkim korzyści, tak? No nie można zazdrościć komuś, tylko po prostu z nim tak. współpracować. Nie? A ludzie są na ogół dobrzy. Nie? No, czasem się znają tacy ludzie, którzy robią tego. Znaczy, że jak on się źle oczyszcza, to ten we krwi, jak tego wienko jest, to tak po prostu źle wpływa na innych. On, druga sprawa, on nie jest zadowolony z siebie. Zawsze ci mówi, idź się oczyć, bo przez ciebie G przemawia. No dobrze, ale niech mi pan jeszcze powie w takim razie, czy to nie jest tak, że to nasze polskie rolnictwo będzie, czy produkty polskiego rolnictwa ekologicznego nie będą wykupowane za granicę, a my... No, szukają już naszych produktów. Tak. Bardzo chętnie, bo byśmy tak jakby mogli sprzedać, nie? Czy do Grecji, czy do Anglii. No, czy do Niemiec, czy do Danii. Także tu mamy dalej, my się spotykamy również z tymi rolnikami, czy ze Szwecji, czy z Finlandii, ponieważ my jako stowarzyszenie mamy, współpracujemy. Nie? Przyjeżdżają kiedyś taka grupa rolników z Finlandii, przyjechała do nas i tej tłumaczce powiedziała, że chce się spotkać z prawdziwymi rolnikami ekologicznymi, bo oni są rolnikami ekologicznymi. No i ta dyskusja między tymi rolnikami była tak jakby na zasadzie to, co oni robią. Ale zakończenie było bardzo ciekawe, nie? Bo co by było, jakby u nas na przykład przestały być dotacje? Co na to rolnicy? No, trochę by było trudniej, no ale byśmy dalej robili, nie? A fińscy rolnicy? Las by porósł.
oni 10% to była ich własna ziemia, a 90% to była ziemia dzierżawiona od państwa. Także my jedynie w Polsce tak jakby jesteśmy właścicielami swoich gospodarstw. Na całym świecie to nie jest tak ładnie wygląda. We Francji też prawie 50-60% to jest dzierżawa od państwa ziemi. Ważne, żeby gospodarstwo ekologiczne, żeby funkcjonowało, to jest najważniejsza jedna rzecz. Żebyś ty, co produkujesz, to zjadał. Bo to, co zjadasz, tym się stajesz. Jak będziesz zjadał to, co ty produkujesz, to będziesz kochał to, co ty. A jak będziesz z marketu się zaopatrywał, to bardziej będziesz się zainteresowany market, niż to, co jest u ciebie na polu. Od pewnego czasu ja miałem zawsze problem, bo jak dzieciaki zeszły ze szkoły, to zawsze przychodziły do nas na czereśnie. Od pewnego czasu już nie przychodzą. Bo siedzą w domu zamknięci, przy komputerach, nie? I tylko myślę, że co w sklepie jest, to może jest. I to ludzie, dzieci, które pochodzą ze wsi. U nas było kiedyś 300 krów we wsi, a teraz może z 5. Świń było tu 2000, a teraz zostało tam garstka. Cały czas chodzi o wydajność. Nie? A co się stało teraz z wydajnością mleka? Się okazało, że wszystkie krowy, bo teraz już jest dosyć popularne te mleko A1, mleko A2. Chodzi o to, że krowy, które mają wysoką wydajność, to znaczy powyżej 5000 litrów mleka, one nie produkują naturalnie tego mleka. Już muszą być tak jakby sztucznie pędzone po to, żeby wyprodukować to mleko. I tam jest beta-kazeina, jest takie białko, które jest niestrawialne. I co najgorsze, że my tego nie trawimy, ale nam niszczy trzustkę. To gro ludzi chorych na cukrzycę to jest przez to mleko. Musimy wrócić do normalnego mleka, bo normalne, od normalnej krowy, która daje normalnie tam 3000-4000 litrów mleka, bo to jest wtedy mleko zdrowe, naturalne. Mnie to już w Szwajcarii, jak rolnik, ten, u którego ja byłem, i mówi: słuchaj, wiesz co, że najlepsza krowa ta do co 5000, a ta co powyżej 5000 to najlepiej ją sprzedać, bo dobre pieniądze dostaniesz, nie? Ale dla siebie nie jest dobra, bo ty musisz dokupywać paszę, żeby ona te mleko dała. Nie? Także, a Szwajcarzy, kiedyś się mówiło, że Szwajcar to najlepszy oborowy, nie? On tam cały, jak się do niego pojechało, to on cały dzień o krowach swoich mówi, nie? Oni bardzo kochają. Teraz się to tam, ci młodzi, to już trochę się zmieniło, już nie ma takiej informacji. I teraz zrobili porządek w Kanadzie, te wszystkie krowy wycięli, te które przekazują tą beta-kazeinę, bo to genetycznie się przenosi. Australia, Nowa Zelandia, a tu mamy dwie uczelnie, które się tym zajmują. Jest warmińsko-mazurska uczelnia i w Poznaniu rolnicza, gdzie właśnie badają i na podstawie mleka czy krwi od tych krów stwierdzają, czy ta beta-kazeina jest wyprodukowana w tych krowach, czy nie. Dlatego się wraca do tych starych ras, jak Jersejki i tam nasze NCB, bo te wszystkie fryzy, które przyszły, po prostu popsuły nam. Tak samo mamy problem z mięsem, od wieprzowiną. Dobre świnie kiedyś mieliśmy, wielką białą z Wisłouchą, wielką białą polską, no, przez te krzyżowanie, żeby jak najwięcej tego mięsa w krótkim okresie dostać, to spowodowało, że to jest coraz większy problem. Ale rolnicy ekologiczni muszą hodować, powinni hodować zwierzęta, żeby mieć obornik. Ponieważ te zwierzęta również są żywione ekologicznie, to co z twojego gospodarstwa urośnie. I praktycznie w gospodarstwach ekologicznych nie wolno stosować żadnych antybiotyków, żadnych środków chemicznych i dzięki temu te produkty są czyste i korzystne dla naszego organizmu. Że dzięki, można powiedzieć, odżywianiu się produktami ekologicznymi będziesz bardziej zadowolony z siebie, lepiej funkcjonował, nie będziesz musiał wydawać na różnego rodzaju te twoje choroby, które tworzą się praktycznie. Wiecie, kto przeżywa raka? Ten, który się cieszy, że go ma. Radością przezwyciężysz wszystko. Święta Hildegarda powiedziała takie piękne zdanie.
że człowiek ma tyle energii w sobie, że każde zło, które w tobie jest, przezwycięży. Tak jest. I on, a nasze takie powiedzenie jest, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To jak znaczy, jesteś w złym momencie, za chwilę będzie dobrze. I trzeba się cieszyć, że będzie dobrze, nie? Że to zło już było. Tak jest. Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich rolników, i normalnych, i standardowych, i ekologicznych, do kontaktu z panem Mieczysławem, bo wszyscy ci, którzy chcieliby jednak przejść na tą jaśniejszą stronę mocy, zawsze mają szansę, tak? Zawsze mają szansę się poprawić. Jak chcą być wolnymi ludźmi, to muszą produkować ekologicznie. Tak, a z drugiej strony zapraszamy wszystkich tych, którzy mają jakąś już świadomość zbudowaną do tego, aby budowali ją jeszcze bardziej i żeby korzystali z produktów rolnictwa ekologicznego, bo to przede wszystkim nas uleczy. I to jest przyszłość. I to jest przyszłość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Do widzenia.